Skocznie w Sapporo, a plany pokrzyżował mu Wojciech Fortuch. Robert Kraniec, reprezentant Słowenii. 13 po pierwszej serii. Potrzebuje około 126,5 metra, 126 do tego, by zepchnąć z prowadzenia Adama Małysza. No, w tej chwili będzie numerem 2 po skoku na odległość 120,5 metra, chociaż poczekajmy. Richard Fajtak w tej chwili jest numerem drugim. Właśnie około 120 metrów potrzebował Kraniec do tego, by ewentualnie skoczyć do pierwszej trójki na razie konkursu. Dodatkowo dostaje 1,8 punktu za niekorzystne warunki, za delikatny wiatr, 0,2 metra na sekundę z tyłu zawiewało Krańcowi. Oto reprezentant Słowenii i jest trzeci jednak. A więc na trzecim miejscu Robert Kraniec, 12